Moi drodzy, ten odcinek, który teraz widzicie na ekranie, miał się pojawić 22 września, czyli wtedy, kiedy byłem na wyjeździe w Norwegii, ale tak się złożyło, że teraz go publikuję. Kto nie oglądał poprzednich odcinków, to polecam bardzo serdecznie wejść na playlistę, a dzisiaj informacja, która już dawno została potwierdzona, czyli wygląd nowych kłamień i drugie piętro szkatułki. Zapraszam do oglądania. Drodzy, dzisiaj kolejna teoria, no bardziej wyjaśnienie sytuacji i przedstawienie wam, jak moim zdaniem to będzie wyglądać w serialu. Jak oglądaliście mój główny odcinek, gdzie przedstawiłem wam wszystkie informacje z promocyjnego wideo sezonu drugiego, w pewnym momencie na pewno zauważyliście zdjęcie, które mogło was nieco zdziwić, bo mnie owszem zdziwiło, ale w sumie też ucieszył pewien malutki fakt. Olchuś, ale o jakie zdjęcie ci chodzi? No o te. No i od razu powiem tyle, że to zdjęcie pochodzi z oficjalnego promocyjnego wideo sezonu drugiego, które zostało udostępnione przez FOU na konferencji już 31 sierpnia i nie jest to żadna podróba. Moi drodzy, ten screen przedstawia kolejne kłamie, które jakby nie patrzeć mogą być z kolejnego piętra szkatułki Miraculum. I raczej wątpię, że coś w tle mówili o tym właśnie zdjęciu w tym promocyjnym wideo, bardziej opowiadali, jak wyglądał proces tworzenia sezonu drugiego, jego aspekty i tak dalej, i tak dalej. Zdziwiło mnie to, że tam pojawiło się również zdjęcie z pozostałymi kłami z kolejnego piętra, to jakby nie patrzeć, niezły spoiler. I od razu mówię, że to zdjęcie nie podchodzi pod profesjonalne zdjęcie. Bardziej jest to taki concept art, czyli wczesna faza projektowania, a w finalnej wersji, mam nadzieję i prawdopodobnie tak będzie, te kłami będą, albo raczej będą się różnić od pierwotnej wersji. Jak jesteście na bieżąco ze wszystkimi moimi odcinkami, naciskając na słowo wszystkimi, to wiecie, że 27 lutego opublikowałem odcinek pod tytułem Miraculum 12 nowych kłami. Małpa, wąż i smok? Kolejne piętro potwierdzone. W którym obgadaliśmy sobie teorię o kolejnym piętrze szkatułki i powiedziałem wam o pewnej postaci, która nadchodzi i pojawi się w którymś z nadchodzących sezon. Nie mamy bladego pojęcia, czy to będzie drugi, trzeci, czwarty bądź piąty. Nie znamy jej imienia, nie wiemy jak wygląda, nie wiemy czy będzie po stronie zła czy dobra, ale wiemy tyle, że będzie miała nowe Miraculum, które nigdy nie zostało ukazane w serialu. Czyli co? Nowe Miraculum to nowy zwierzak, taki wiecie, nowiutki, nieśmigany, wyjęty prosto z wora. I wychodzi na to, że będzie ono z drugiego piętra, bo w sumie nie widzę innej opcji. Omówiliśmy sobie teorię chińskiego zodiaku, który ma aż 12 zwierząt i porównaliśmy sobie je z symbolami, które widnieją na szkatułce i wyszło na to, że faktycznie szkatułka ma aż 12 symboli, faktycznie zawierają one symbole zwierząt z chińskiego zodiaku, sorki. A te zdjęcia tylko bardziej potwierdzają moją teorię na ten temat i sam Jeremy potwierdził to w wywiadzie z Lindą Lee Rose, że szkatułka posiada więcej pięter. Ale jest jedno, no niestety, ale. Tak jak wspomniałam, chiński zodiak posiada aż 12 zwierząt i to samo szkatułka posiada aż 12 symboli prawdopodobnie. Tutaj można było wyliczyć, możecie zobaczyć na wideo. Na tym zdjęciu widzimy nie 12, a 11 kłami psa, tygrysa, konia, szczura, owce, świnie, smoka, bawoła, kurę, węża i małpę. I wiecie co? Brakuje nam tylko jednego, niestety, jednego zwierzaczka. Królika, który na tym zdjęciu niestety nie pojawił się. Nie mam żadnego pojęcia dlaczego, ale kiedyś sam jeszcze przed tą teorią przedstawiałem wam na swoim kanale kłami królika, która zrobiła mi eureka, nie wiedząc, że ono jest w jakimś stopniu powiązane z chińskim zodiakiem. Przypadek? Raczej nie sądzę, ale czemu go tutaj nie wstawili? Może zerknęli na mojego kiska i chcą go ukraść do serialu. Za odpowiednią sumkę myślę, że się dogadamy, to masz biznesowy mail w opisie filmu, pisz dogadamy się. Ale teraz tak na serio, dlaczego zabrakło królika? Albo nie mieli pomysłu na te kłami, albo jest jakieś inne wyjaśnienie, na przykład, że szkatułka posiada nie 12 symboli, a 11. Spora część osób ma też pewne obawy co do kolejnych kłami. Jak się każdy też dowiedział, że zamiast dwóch bohaterów będzie aż pięcioro, to już panika, że ten serial będzie denny, że wszystko się popsuje, a jeszcze dowalili kolejne kłami, to dopiero będzie. I teraz, moi drodzy, zacytuję naszego ukochanego komentatora sportowego. Jak to mówią młodzi ludzie,
masakracja. A ja wam powiem tak, dla mnie to dobrze, że serial się rozwija w dobrym kierunku. Widać, że twórcom zależy na tym, aby powiększyć uniwersum, pododawać kolejne sezony, czwarty i piąty, może nawet więcej w przyszłości. Nowi bohaterowie, nowi złoczyńcy, uniwersum ma się rozwijać, a nie stać w miejscu, pamiętajcie. Fakt, można go inaczej też rozwinąć, nawet z dwójką bohaterów, ale jeśli twórcy mają już ogólną fabułę i mniej więcej wiedzą, jak to będzie wyglądać, jeśli decydują się na taki krok, scenarzyści muszą mieć wszystko opanowane i wiedzą, na co się piszą. Ja im tam wierzę i liczę na to, że wszystko się uda i spiszę na ocenę celującą. Sam fakt nowych kłamień i potwierdzenie kolejnego piętra mnie też jak najbardziej cieszy, nie wiem, czy was cieszy. I cieszy mnie fakt, że kolejna teoria w jakimś tam stopniu, moja kolejna teoria i też innych widzów, którzy mi to podesłali w sumie, się potwierdziła i raczej wątpię, że wprowadzą kolejne kłamie już w sezonie drugim. Bardziej stawiałbym na to, że te informacje będą zawarte w Księdze Miraculum. Dostaniemy jakieś ilustracje, jak mniej więcej takie kłami mogą wyglądać. Dla mnie byłoby to chyba najlepszym rozwiązaniem jak na sezon drugi, bo wprowadzenie już ich wszystkich, bądź tam część w sezonie drugim, to lekka przesada. Wszystko po trochu, bez pośpiechu. I uwierzcie mi, Keep Calm, moi drodzy, wszystko będzie dobrze, zaufajcie twórcom serialu i mi również. Zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten film, jak wam się podobał. Jak jesteście nowi, to zostawcie suba i dzwona, a w komentarzach napiszcie swoją opinię na ten temat, kiedy waszym zdaniem zostaną wprowadzone nowe kłamy i nowi bohaterowie i jak mniej więcej zaprezentują to twórcy w serialu. Wszystkie źródła, social media i poprzedni odcinek w opisie filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye, bye.